Nazywam się Radosław Błaszczyk i jestem uczestnikiem wyzwania 90 dni. Chciałbym się z Wami podzielić moją opinią na temat wyzwania. Na początku chciałbym podziękować bardzo serdecznie Krzysztofowi Królowi i Jankowi Gajosowi za stworzenie tak wspaniałego programu, który pozwala zmienić nasze życie na lepsze. Jesteście, chłopaki, naprawdę wspaniałymi osobami, które stworzyły bardzo świetny program, który sprawia, że w 90 dni naprawdę możemy swoje życie zmienić na lepsze. Co mnie skłoniło do tego, aby podjąć wyzwanie 90 dni? Przede wszystkim moja sytuacja. Nie byłem zadowolony ze swojego życia. Od dłuższego czasu już planowałem przystąpić do wyzwania, jednak szale przeważyła utrata pracy z winy pracodawcy. Wkurzyłem się wtedy na swoje życie, powiedziałem dość. Tak nie może być, że po prostu ktoś decyduje o tym, czy mam zatrudnienie, czy nie, wpływa na moje plany, na moje życie. Dzięki wyzwaniu zmieniłem bardzo wiele w swoim życiu. Przede wszystkim zacząłem zdrowo się odżywiać, tak? Jem więcej warzyw, owoców. Zacząłem również uprawiać sport. Bardzo lubię tabatę, którą uprawiam codziennie rano. 3 razy w tygodniu chodzę na siłownię, która sprawia, że wzmacniam swoje ciało, wzmacniam również swój charakter. Udoskonalam siebie. Wyzwanie dało mi również zmianę sposobu myślenia na temat pracy, etatu, przedsiębiorczości. Teraz już myślę jako przedsiębiorca, tak? Mam inne zupełnie podejście do życia, do prowadzenia biznesu, do tego, aby wprowadzać swoje marzenia w czyny, tak? Żeby to wszystko zacząć realizować. Kolejna rzecz to przede wszystkim nauczyłem się wcześniej wstawać, tak? Już stało się moim nawykiem. Kiedyś potrafiłem wstawać w pół do siódmej, siódma. Teraz praktycznie już od połowy wyzwania wstaję o godzinie za 25, tak? Poświęcam swój czas na rozwój. Oprócz wyzwania również oglądam bardzo fajne filmy, które Krzysiek umieszcza na swoim kanale na YouTubie, gdzie dostajemy bardzo cenną dawkę wiedzy, która sprawia, że nasze życie staje się lepsze. Kolejna rzecz, no to również weryfikacja swoich marzeń, tak? Gdzieś kiedyś tam, można powiedzieć, miałem jakieś swoje wyobrażenia, co chciałbym w życiu osiągnąć, jak to miałoby wyglądać, a dzięki poznanym ćwiczeniom i metodą wyzwaniu zweryfikowałem to wszystko. Część rzeczy, która kiedyś wydawała mi się bardzo fajnymi marzeniami, została przeze mnie zweryfikowana i po prostu z tego zrezygnowałem. Teraz już mam jasno określone, jaki chcę mieć dom, jaki chcę mieć samochód, jaką chcę mieć pracę, tak? Chcę jeszcze spróbować etatu, żeby zdobyć dodatkowego doświadczenia i wprowadzić w życie swoje 2 biznesy, o które już zacząłem planować. Także, kochani, jeśli chcecie zmienić swoje życie, wykorzystujcie, zgłaszajcie się do programu Wyzwanie 90 dni, bo naprawdę warto. Jest to program, który jest naprawdę dopracowany i daje wielką zmianę małymi krokami. Tak jak hasło przewodnie naszego wyzwania. Również chciałbym podziękować tutaj naszym wspaniałym trenerom, Robertowi i Pawłowi, którzy pomagają nas, gdy stajemy przed wyzwaniem, gdy po prostu mamy jakiś problem, nie potrafimy iść dalej w wyzwaniu. Oni są naprawdę bardzo fajni, potrafią w bardzo łatwy, fajny sposób wytłumaczyć, ukierunkować. Czasami to, co wydaje się trudne, jest bardzo proste. Również tutaj chciałbym dodać, że dzięki wyzwaniu zacząłem również czytać książki, tak, dotyczące finansów, jak zarządzać własnymi finansami, poszerzać wiedzę z mojego hobby. Teraz już wiem, że jest to moje hobby, stało się moją pasją. Wiem o tym, bo przekonałem się w wyzwaniu. Była taka sytuacja, że po prostu gdy mi tego zabrakło, czułem się totalnie wypalony i powrót do mojej pasji, którą jest sadownictwo, sprawiło, że bardzo szybko odzyskałem siły, powróciłem na właściwe tory. Także wiem teraz i mam 100% pewności, że jest to, co chcę w życiu robić. Także jestem bardzo zadowolony z wyzwania. Polecam każdemu. Trzymajcie się, cześć. Miejcie dzisiaj wspaniały dzień.